witajcie moje robaczki, bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z testem na żywo. Chciałabym Wam zrobić przy Was test na żywo Balms Away, tego oto kosmetyku, który zakupiłam. To jest kosmetyk do demakijażu oczu. Z The Balm oczywiście. No i zobaczymy, jak się on sprawuje. Ja go jeszcze nie używałam, także będzie to teraz wszystko na wizji, wszystko na żywo. I będzie to pierwszy raz. Na oczach, już Wam mówię, na oczach miałam kredkę, tą z Avonu Ultrafiolet. Mam tusz Wake Me Up, oczywiście z Rimmela, i mam tu Faced, ten fioletowy cień. Także zobaczymy, jak ten produkt poradzi sobie z tymi trzema rzeczami. Ja nie używam z reguły tuszów tych takich wodoodpornych, więc zobaczymy po prostu, jak sobie poradzi. Dobrze, do dzieła. Prezentuje się tak, jest on w formie wosku. No i jedziemy. Jedziemy. Smaruję. Smarujemy. Nie będę robiła drugiego oka w tym momencie, ponieważ nie chcę, bo nie wiem, no chcę sprawdzić ten kosmetyk, czy tu wiecie, nic nie będzie piekło i tak dalej. Więc staram się nie otworzyć tego oka. Wyglądam teraz jak pandzia, ale to nic. Same zmywacie make-up i wiecie, co tutaj nas czeka po drodze. No zobaczymy. Okej, okay. Ja myślę, że jest już wystarczająco. Biorę sobie płatek kosmetyczny. Mam płatki kosmetyczne tutaj ze sobą. Niby 30 sekund trzeba było poczekać. Jest tusz, jest cień. Nie wiem, zobaczymy dalej. Nałożę sobie podwójnie, bo tak jak mówię, tam jest tak, że trzeba odczekać te 30 sekund. Ja nic nie odczekiwałam. Ale zobaczcie. No póki co wyciera, póki co oko mnie nie piecze. Dokładam produktu, rozetrę jeszcze raz. Fajnie, powiem Wam, że fajnie tak się wchłania, fajnie nawilża. Taka fajna konsystencja chyba właśnie ta oleista to sprawia. Ja sobie ten płatek podzielę tutaj jeszcze na pół. Odczekamy sobie 30 sekund. I zobaczymy, jak się będzie spisywać. Wiecie co? Wiem tylko, że dziewczyny narzekały, że bardzo rozmazuje i że bardzo potem ciężko jest wytrzeć te produkty, które nam po prostu, wiecie, zostaną, że tak powiem, zmyte z twarzy i zostają jeszcze pod oczami. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Biorę drugi płatek. Nie wiem, jak sobie ten produkt radzi z, oczywiście, z wodoodporną maskarą. Ale ja myślę, że jeżeli sobie poradzi z tą, to chyba z tą również dobrze poradzi. Dobra, wycieram. Patrzcie. Tak się to prezentuje. Ja myślę, że poradził sobie spoko. Fajny taki tłustawy, fajna ta konsystencja. No i zmyłamy drugie oko. Nie chcę otwierać oka, bo tak jak Wam powiedziałam, nie wiem, czy nie będzie piekło, nie wiem, jak to się zachowuje, więc po prostu spróbuję. Jest ok. Jest ok. Wyglądam, jakbym się spłakała, jakby cały make-up zszedł mi z twarzy. No, zobaczymy, oczekujemy, oczekujemy. Jak na razie jestem, powiem Wam, pod wrażeniem. Bynajmniej na podstawie tego jednego oka. Nie sądziłam, że faktycznie tak łatwo sobie z tym poradzi. To jest coś podobnego, wiecie co, troszeczkę mi przypomina, gdy zmywam make-up sobie z oczu, oczywiście, olejkiem kokosowym. Bardzo mi to przypomina tą samą metodę. Z tym, że tamten jest bardziej tłusty. Zostawia wtedy tutaj naprawdę wszystko nam się naokoło świeci. Tutaj również, ale mniej. Ale naprawdę mniej, znacznie mniej. Zresztą możecie to same zaobserwować. Dobra, ja myślę, że możemy już zmywać. Zobaczcie. Zmywa. Po prostu zmywa. Odkładam płatek, biorę nowy.
Na pewno nie jest to, widzicie, na jeden raz. Chyba, że może powinnam dłużej potrzymać. Ja go dołożę. No i zobaczcie. Zmywa. Po prostu zmywa, czyli można powiedzieć, że jest to fajny produkt. Przy okazji fajnie nawilża i podrażnia oczu. Konsystencja fajna. No i zobaczcie. Do tego można wziąć sobie tylko i wyłącznie jeden płatek. Ja mam te takie nawilżające płatki. Takie. To są jakieś zwykłe odświeżające. Płatek plus płyn. Dwa w jednym z ekstraktem ogórka i ekstraktem z aloesu. Gdzie je kupiłam? Wiecie co? Nie wiem, gdzie je kupiłam. Nie wiem, gdzie je kupiłam, ale prezentują się tak. Tak się prezentują. I możemy sobie tylko i wyłącznie właśnie dla takiego odświeżenia oka, czyli po prostu przejechać jeszcze czymś nawilżającym. Jak widać, na płatku nic prawie nie zostaje. On bardziej mi tutaj odświeża te oko niż orzeźwia, że tak powiem, niż tutaj coś jeszcze zmywa. Prawie, że nie ma nic na płatku. Jedna rzecz powiem Wam na pewno, że no cena mogłaby być tutaj troszeczkę mimo wszystko niższa. Uważam, że ten produkt śmiało mógłby naprawdę kosztować jakieś, nie wiem, 10 funtów, nie 15, 50 czy jakoś tak. Także to był test i recenzja tego produktu. Także moje zdanie jest takie, że na pewno go wykończę, na pewno go będę używać, na pewno starczy mi na dość długo. Czy go zakupię po raz kolejny? Nie wiem, zobaczę po dłuższym używaniu, ale na pewno mogę powiedzieć, że jest to fajny, warty uwagi produkt. Na pewno jest warty zainteresowania. Pokazuję Wam jeszcze raz. Prezentuje się tak. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ja w jakikolwiek sposób Wam tutaj pokazałam działanie tego produktu. Zrobię Wam przybliżenie, jak on zmył wszystko z moich oczu. I za chwilkę przechodzę do nagrywania kolejnych filmików. Jeżeli Wam się filmik podobał, bardzo proszę łapka w górę. No i co? I widzimy się za chwilę. Buziaczki, pa!